Cześć, witajcie z tej strony XDS, a to już jest piąty odcinek z serii Car Mechanic Simulator. Dobrze, mam tutaj oto takiego ładnego SUVa, który trochę mnie przeraża, bo ma sporo tego. Chcę teraz porównać, jak się jeździ tutaj na Niech tutaj się jeździ na naprawionym, jak się jeździ na nienaprawionym, na zniszczonym. Jak na SUVa to dobrze jeździ. Dobre przyspieszenie. Hamowanie nie najgorsze. Aj. Od razu widać, że są problemy z zawieszeniem. Zobaczmy, co nam wykaże tutaj ten test, co nam pokaże, co jest zniszczone bardzo i na ile. Przepraszam was, że jem na odcinku, ale jestem bardzo głodny. A teraz widać, ile części zniszczonych. A, no tak, zapomniałem. Za doświadczenie kupiłem sobie tableta. Przejdzie. Spójrz na ten ja dwa razy. Którego się odpala na liczbę T. Weźmy tego dzikusa na lewy podnośnik. Od razu weźmy drugiego. Major. O, inaczej trochę wyglądał na tego. Skrzynia biegów. Zupełnie docisk i ta będzie zepsuta. To my sobie tutaj weźmy na prawy podnośnik. Najpierw zróbmy SUVa. Myślę, że teraz wam przyspieszę tempo na prawy SUVa. A Majena już bez przyspieszenia. Dobrze, przyspieszam. Thank you.
Dobrze. Ten samochód już zrobiliśmy. No i robimy ten samochód. Zacznę, co mu dolega. Znaleziono części i skrzynia biegów. No to już ja chyba wiem, o co tu chodzi. To będzie chyba proste. A po co to wszystko demontuję? Jezu, ja chcę tylko do skrzyni biegów. Chyba tutaj zamontuję połowę rzeczy. U niepotrzebnie je brałem. Według mnie fajnie zrobili, że na przykład zamiast tego znaczka Audi, bo nie mogą robić prawdziwych samochodów, to fajnie, że zrobili właśnie tak jakby diamenciki, żeby można było się domyślić, jaki to jest samochód. Też bardzo dużo samochodów jest mieszanych właśnie wyglądem. O! Łożysko, tak dobrze mówiłem. Docisku sprzęgła chyba... Nie, docisku sprzęgła jest jeszcze dobry. Czyli nie do końca miałem rację z tym dociskiem. Bo tutaj jest co innego zniszczone. Koło zamachowe. To chcę coś zobaczyć. No, będę mógł już tutaj kupić sobie
Ale pierw uzbieramy jakieś 2000 więcej dla bezpieczeństwa. To może sobie weźmy jeszcze jeden samochód. Tylko pierw zobaczę, ile już film trwa. 19 minut plus przyspieszone tempo. Dobra, mogę jeszcze zrobić. Nie będzie za długi film. Jakieś 10-12 minut. Łącznie. Cała naprawa, jeszcze po drugiej stronie tylko założy łącznik stabilizatora i koło. Nic trudnego. Pewnie jakaś 100 lub 50 zarobię. 160. Zobaczmy, co możemy naprawić. To jeszcze jeden i kończymy tutaj odcinek. Piąty. A już wiadomo, co jest. Jak się niech wydaje dziwne dźwięki. O Jezu, jabłko mi spadło. Osłona rozrządu i wszystko wiadomo. Muszę sprawdzać, żeby zobaczyć, czy jest słaby stan. To jest jakieś 12%. I nie dało rady naprawić. Więc kupujemy. Jak to, że tylko 35 dolarów taka osłona? Aha! No to ją zniszczyłem, czy nie zniszczyłem, bo już nie wiem. No nie mam osłony innej. A mam. Nie wiem. Ja myślałem, że ją zepsułem. Czy widocznie może jakiś błąd jest?
69 dolarów. Dziękuję, dobranoc. Więc w tym odcinku naprawiliśmy SUV-a i trzy inne samochody, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.